Tak. Dzień dobry, pani Krystynko. Dzień dobry. Wszyscy słuchacze panią słyszą teraz, słuchacze i patrzacze. Więc pani Tak. Krystynko, w naszym takim szybkim, ekspresowym tempie, dzisiaj krótki odcinek, bo mamy czwartek, 19 października 2023, więc co by pani chciała nam szybko zaśpiewać i lub powiedzieć na tematy bieżące świata? Czy pani brała udział w wyborach parlamentarnych? Tak, brałam i zagłosowałam. O, bardzo dobrze, bardzo to mi się podoba, że pani zagłosowała. Nie będziemy pytać na kogo, bo to nieistotne. Prawda, bo to każdy ma swoje. Najważniejsza jest muzyka przede wszystkim. Muzyka i Ja nic poza właśnie tym. kocham muzykę. Proszę Państwa, bardzo kocham muzykę. Dzień dobry, radiosłuchacze. Zaraz będzie piosenka Zagraj mi piękny cyganie. Czy można? Oczywiście, że można i myślę, że wszyscy słuchacze krzyczą teraz szturmem i hurnie. Oczywiście, że tak. Pani Krystynko, pani śpiewa. Dobrze. Zagraj mi piękny cyganie, zagraj mi pioskę sprzed lat, zagraj mi pieśń o miłości, może ostatni już raz. Zagraj mi pieśń o miłości, może ostatni już raz. Samotnie stoję nad bukiem i patrzę daleki świat. Wiatr mi wieje srebrzystym strugą, do oczu sypie mi śnieg. Wiatr mi wieje srebrzystym strugą, do oczu sypie mi śnieg. Dość często w życiu się śmiałem, gdy bawiliśmy się wraz. Nigdy nie przypuszczałem, że taki czeka mnie los. Nigdy nie przypuszczałem, że taki czeka mnie los, że los nas kiedyś rozdzieli i będziesz daleko ty. Po szczęściu, które przeżyłem, zostały mi tylko łzy. Po szczęściu, które przeżyłem, zostały mi tylko łzy. Gdy cygan z wojny powrócił, cyganki nie zastał już. Inny jej w głowie zawrócił, innego kochała już. Inny jej w głowie zawrócił. Innego kochała już. Oddaj mi serce i duszę, oddaj wspomnienia sprzed lat, daj mi na drogę całusa, bo idę w szeroki świat. Daj mi na drogę całusa, bo idę w szeroki świat. Chciałbym mieć ładną dziewczynę, by mnie pokochała. Chciałbym mieć ładną dziewczynę, by mi swe serce dała. Chciałbym mieć ładną dziewczynę, by mi wierną była. Chciałbym mieć ładną dziewczynę, Danaś, moja Danaś. Chciałbym mieć ładną dziewczynę, Danaś, moja Danaś. Pięknie, pięknie, brawo pani Krystynko. Coś za wspaniała melodia, którą oczywiście wszyscy słuchacze znają zapewne i nie znają. Pani Krystynko, w takim układzie Słucham. mamy jeszcze ma niedużo czasu, bo zostało nam raptem 4 minuty zakończenia audycji dzisiejszej. Więc pani Krystynko, Tak. jakąś piosenkę albo jakąś anegdotę może by pani nam powiedziała? Anegdotę, ale jaką piosenkę? Zaśpiewać czy No, powiedzieć? może pani zaśpiewać. No, ale o czym? No, jak to o czym? O złamanym sercu najlepiej, Krystynko. To zaśpiewam wam taką piosenkę, mili słuchacze. Tylko to jest bardzo taka piosenka po prostu. Serce me zranione,
że przestań marzyć i o mnie śnić. Po cóż ja tego chłopca pokochała, kiedyś on moim nie może być. Po cóż ja tego chłopca pokochała, kiedyś on moim nie może być. Lekarzem twoim bądź ci będą gadzi, lekarz choroby jadowity wąż. Pomimo wszystko, że ja ciebie kocham, ale ty przeze mnie przeklętym bądź. Nieładna ta piosenka. Moi mili goście, nie będziemy tej piosenki wcale śpiewać, tylko o. zaśpiewamy o rybce. Dobrze. To jest ładna piosenka. Na kamieniu siadła, drobne rybki jadła. Jaka suknia na niej była, tak jej buzia zbladła. Jaka suknia na niej była, tak jej buzia zbladła. Czemu dziewczę płaczesz, czemuś nieradosna? Modre oczka zapłakałaś, warkocza nie splotła. Modre oczka zapłakałaś, warkocza nie splotłaś. Warkocza nie splotłam, nie będę splatała. Tylko na cię, mój jasieńku, będę narzekała. Tylko na cię, mój jasieńku, będę narzekała. Nie narzekaj na mnie, tylko sama na się. Mówiłem ci nie raz, nie dwa, nie ożenię ja się. Mówiłem ci nie raz, nie dwa, nie ożenię ja się. A tyś mi się jęła jak woda kamienia, a żeby się roztąpiła między nami ziemia. Między nami ziemia na cztery połowy. Wolę kochać jedną pannę niż cztery wdowy. Wolę kochać jedną pannę niż cztery wdowy. Ładnie. Brawo. Pani Krystynko. Dziękujemy w takim kładzie za przepiękną rozmowę i wizytę w naszym studio. Pani Krystynko, będziemy się niedługo widzieć znowu na antenie naszej i słyszeć. Więc ja dziękuję. Czy pani chce pozdrowić wszystkich słuchaczy teraz? Chciałam pozdrowić wszystkich muzykantów świata, no i słuchaczy w radiu chciałam pozdrowić. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, słoneczka wesołego, no i żeby wszyscy zdrowe byli i żeby zawsze mnie wspierali, no bo chwalić to sama się nie będę, lepiej żeby mnie słuchacze radia pochwaliły, no. No, a tak ja jest. Teraz, Krzysiu, chciałam ci się zapytać, jak my w radio słuchaczy, słuchaczami będziemy te... Jesteś, Krzysiu, tam w radiu? Jestem, oczywiście. Słuchaj, Krzysiu, mam do ciebie prośbę. Jak my będziemy te lekcje, bo dlatego, że ja chcę na harmonii ćwiczyć, to ja muszę codziennie mieć lekcję taką malutką, niedużą. No, Pani Krystynko, możemy robić lekcję dla internautów. Jak odwiedzimy najbliższym czasem panie u pani w zamku, u pani, gdzie pani mieszka, w pani pałacu, to jak przyjedziemy do pani do pałacu, to ja myślę, że wtedy wymyślimy cały plan, a mam nadzieję, że przyjedziemy najbliższą niedzielę. Dobrze, bardzo się cieszę, bardzo mi miło. No i ale tak, ale czy w domu ja bym mogła tak ćwiczyć? Tak, Pani Krystynko. Pani Krystynko, ale już musimy kończyć na ten moment, w takim układzie, tak jak powiedziałem. Koniec audycji. Do zobaczenia, Pani Krystynko, w następnej audycji. No, dobrze. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. No, tam tym słuchaczom w radiu. Ja się bardzo cieszę. Czy już się dostałam do radia? Już pani jest w radio. W takim razie do widzenia, pani Krystynko. Do widzenia. Do